Już niebawem mieszkańcy wszystkich w Gminy Dębno będą wybierać swoich sołtysów i członków rad sołeckich. Formalnie ogłoszenie w tej sprawie wydał wójt gminy Dębno Grzegorz Brach. Pierwsze z cyklu kilku zebrań odbędzie się 18 marca, a ostatnie zaplanowano na 16 kwietnia tego roku. Do mieszkańców należy decyzja, kto będzie reprezentował ich interesy przez najbliższych kilka lat. Warto wziąć udział w tych wyborach, dlatego że sołtys ma duży wpływ na to, co się dzieje we wsi. Dobry sołtys może spowodować, że wieś będzie dynamicznie się rozwijać. Aby wybory były ważne, konieczna jest obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się na oficjalnej internetowej stronie gminy www.gminadebno.pl.